Cześć kochani, dzisiaj będę chciała Wam pokazać w naszych poradach, jak elastycznie zamknąć oczka. Jeżeli ktoś mnie obserwuje i robi swetry razem ze mną, to na pewno ta metoda nie jest mu obca, ponieważ ja zawsze ją używam do zamykania oczek przy ściągaczach. No ale teraz chciałabym pokazać też osobom, które nie robią ze mną swetrów, może kiedyś im się ta metoda przyda. Osobiście uważam, że jest bardzo prosta, bardzo fajna i naprawdę sprawdza się tak, jak sprawdzać się powinna, czyli oczka są elastyczne. Dobra, ja przygotowałam dla Was taką malutką próbkę, to jest ściągacz 1x1 i właśnie na tym ten ściągacz będę Wam pokazywała, jak zamknąć te oczka. I teraz tak, ucięłam już sobie nitkę i nawlekłam ją na igłę dziewiarską. Mówi się, bo generalnie tą nitkę, jak będziecie ją ucinać, to utnijcie ją o wiele dłuższą. Generalnie mówi się właśnie, że najlepiej jest zakręcić tak jakby tą nitką dookoła naszej robótki aż 4 razy. I podobno wtedy to jest odpowiednia długość włóczki czy nitki, żeby nam po prostu starczyło do końca. Dobra. Mój ściągacz rozpoczyna się od oczka prawego, później mamy oczko lewe. I teraz tak. Generalnie zamykanie naszych oczek to są 4 ruchy, oprócz pierwszego. Pierwszy jest inny, a później będziemy powtarzać cały czas 4 ruchy w kółko. Dobra, więc pierwsze oczko robimy w taki sposób, że wkuwamy się tutaj, w ten sposób, zobaczcie, naszą igłą i przeciągamy nitkę. Dobra. I to jest właśnie ten ruch, który nie należy do tych 4, które później będziemy powtarzać. Teraz rozpoczynamy ruch pierwszy. Ruch pierwszy jest taki, że wkuwamy się tutaj, zobaczcie, pomiędzy te oczka, tutaj. Przeciągamy nitkę, wkuwamy się tutaj w to oczko, tutaj, zobaczcie, dokładnie tutaj i to jest nasz ruch pierwszy. Uwaga, ruch drugi, wkuwamy się w pierwsze oczko tutaj, w ten sposób, przeciągamy nitkę i ściągamy oczko. Ruch trzeci. W ten sposób się wkuwamy. Zobaczcie, od przodu tutaj. Ruch trzeci. Uwaga, ruch czwarty. Robimy w ten sam sposób, ale z tym pierwszym oczkiem. Ruch czwarty. I ściągamy oczko z drutu. I nasze ruchy teraz powtarzamy. Ruch pierwszy, wkuwamy się tutaj pomiędzy te oczka, które tutaj mamy i wkuwamy się tutaj w sam środek od przodu w to oczko. To jest ruch pierwszy. Ruch drugi, wkuwamy się w pierwsze oczko tutaj i ściągamy to oczko. Ruch trzeci, od przodu. Ruch czwarty, również od przodu, w pierwsze oczko. I ściągamy to oczko z drutu. Czyli wykonując 4 ruchy, ściągamy 2 oczka z drutu. Te oczka teraz, te ruchy cały czas tutaj, będziemy powtarzać aż do samego końca. Są to 4 ruchy, które cały czas będą się powtarzać. Tutaj robię już mój drugi ruch. Ściągam oczko. Trzeci. Czwarty. I ściągam oczko. I słuchajcie, tak robimy do samego końca. Te 4 ruchy w kółko. Zobaczcie, zostały mi 2 oczka na drucie i wykonuję dosłownie tak samo jak normalnie, czyli robię tutaj teraz mój
Pierwszy ruch. Drugi ruch. I ściągam oczko. I uwaga. Tutaj, na samym początku, wkuwam się właśnie w to oczko, robiąc ruch trzeci. Ruch trzeci. I zostaje nam ruch czwarty. Ostatni. Wyciągamy druty. I tutaj wystarczy tylko zabezpieczyć naszą robótkę. W jakiś tam sposób, jak to tam sobie robicie. Ja robię taki supełeczek. Dobra. I zobaczcie, możecie teraz zobaczyć, jak to wygląda. Że jest to takie elastyczne. Chyba to widać. To są właśnie tutaj te oczka zamknięte. Zobaczcie. Słuchajcie, to jest moja ulubiona metoda, którą używam zawsze, kiedy właśnie zamykam oczka przy ściągaczach, czyli tutaj, ewentualnie na dole swetra. Także Wam również polecę. Słuchajcie, mam nadzieję, że ta porada Wam się przydała. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim zamykaniu oczek. Jeżeli Wy macie inne, to również dajcie znać, jakie Wy metody używacie. Pozdrawiam. Hej!